Cześć, ja jestem Hania S. i dzisiaj zapraszam Was na odcinek specjalny. Dlaczego? Bo będę rozmawiać z gościem, psychoterapeutą Przemkiem Mućko. Myślę, że ta rozmowa może Wam wiele rozjaśnić, dać do myślenia i nakierować na to, dlaczego czasem zachowujemy się tak, jak się zachowujemy. Skąd się biorą te głosy w głowie, które każdy z nas ma? To, o czym mówimy, opiera się na terapii schematu, która z kolei wywodzi się z terapii poznawczo-behawioralnej. Ja jestem zakochana w tym nurcie, zgłębiłam go też dzięki książce Emocjonalne pułapki przeszłości. I to właśnie Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne jest partnerem dzisiejszego odcinka i dzięki niemu spotkałam się z Przemkiem i porozmawialiśmy sobie. Jeżeli Was to zaciekawi, to tym bardziej polecam tę książkę. To są też ćwiczenia, dzięki którym rozkminicie, co się dzieje w Waszej głowie. Link oczywiście znajdziecie w opisie, a tymczasem zapraszam do słuchania. Dzień dobry, dzisiaj jestem z gościem. Przemek Mućko, psychoterapeuta. Dzień dobry, witam. Jaką terapią się zajmujesz? Ja pracuję przede wszystkim w takim nurcie, który się nazywa terapia schematu. To jest taka terapia, która łączy w sobie dużo różnych podejść i dużo różnych nurtów. Czy każde zachowanie i zjawisko można wytłumaczyć trybami z terapii schematów? Absolutnie. Ja jestem na przykład ciekawa nadmiernej samokrytyki, która bardzo często się pojawia i ja ją słyszę i ja te tryby u siebie zauważam. I czemu tak jest, że często jesteśmy swoimi największymi wrogami? Nie wiem, czy na to pytanie da się krótko odpowiedzieć, więc próbuję trochę dłużej. Jak się rodzimy, to mamy już pewien temperament, mamy jakieś takie nasze wewnętrzne cechy, mamy taki hardware, ale jeszcze o świecie nie wiemy zupełnie nic. O relacjach jeszcze nie mamy bladego pojęcia. Dopiero jak przychodzimy na świat, jak się z tym światem stykamy, zaczynamy się uczyć. Jak się rodzę jako małe dziecko, jeszcze nic nie wiem, dużo przeżywam, dużo czuję i moje pierwsze sposoby komunikowania się ze światem to są moje emocje. I na te emocje ktoś odpowiada. Gdy mam potrzeby, komunikuję je przez moje emocje. I ktoś znowu na te potrzeby odpowiada. I to, jak ludzie odpowiadają na moje potrzeby, to zaczyna być takim moim, wiesz, zrębem tego, co ja wiem o relacjach, jak wyglądają relacje, jak ludzie na mnie reagują. Czy reagują, czy nie, czy przynoszą ukojenie, czy sprawiają, że ja się czuję gorzej. Czyli w tych pierwszych miesiącach, latach się kształtują najsilniejsze przekonania? Dokładnie tak, dokładnie tak. Jeszcze jedna informacja o tym, jak funkcjonuje nasz mózg. To będzie pewne uproszczenie, ale możemy sobie to wyobrazić tak, jakbyśmy podzielili, wiesz, na część myślącą i część czującą. Jak jesteś małym dzieckiem, to ta część czująca już bardzo sprawnie działa, a ta myśląca potrzebuje ćwierć wieku, żeby się rozwinąć, dojrzeć i być pełni sprawna. Jak jesteś malutką dziewczynką, już czujesz, już przeżywasz, ale jeszcze w tej myślącej brakuje takich narzędzi, takich struktur, które ci pozwalają te emocje jakoś ukierunkować, wyrażać, robić z nimi coś takiego, co sprawi, że będzie ci w miarę łatwo być i ze sobą samą, i z innymi ludźmi. I właśnie to, jak się tworzą te struktury, te do radzenia sobie, do kierowania sobą, do przeżywania emocji, to jest w interakcjach z innymi ludźmi. Jeśli ja coś przeżywam, jeśli ja się czuję, nie wiem, pogubiony, niepewny, przestraszony, ktoś potrzebuje mi pomóc sobie z tym poradzić. Jeśli ta osoba, która odpowiada na moje dziecięce potrzeby, robi to w taki sposób zdrowy, wyważony, daje mi wyjaśnienie, daje mi uspokojenie, ja czuję to uspokojenie. We mnie z takich doświadczeń cegiełka po cegiełce buduje się taki tryb zdrowego dorosłego. Mhm. To jest ta część mojej osoby na przyszłość, która w podobnych sytuacjach w dorosłości sprawi, że ja będę w stanie wybrać optymalne działanie, zatroszczyć się o siebie, ale też wywiązać się ze zobowiązań. Jeśli ktoś reaguje na moje potrzeby złością, jeśli ktoś mi za wysoko postawi poprzeczkę, jeśli ktoś mnie rozlicza z tego, czego nie zrobiłem, co zawaliłem, czego nie dopilnowałem, tam się nie buduje zdrowy dorosły, bo nie masz czego. Biorę ten głos, biorę te słowa, przyswajam minę, postawę, sposób mówienia tej osoby, łączę to z emocjami, które wtedy czuję i właśnie w ten sposób po kawałku, po kawałku, po kawałku buduje się we mnie taka, wiesz, reprezentacja, taki wzorzec tej osoby, która właśnie jest w stosunku do mnie, nie wiem, czasem niesprawiedliwa, czasem krytyczna. To jest właśnie ten wewnętrzny rodzic. Gdy już jestem starszy, gdy już ten wewnętrzny rodzic jest we mnie, gdy coś sobie planuję, postanawiam, coś pójdzie nie tak, jak myślę, wtedy ten wewnętrzny rodzic się we mnie odzywa i mnie po prostu skopie. Coś, co kiedyś było tym komunikatem z zewnątrz,
teraz jest moimi własnymi myślami. Jak ktoś mi kiedyś mówił, spieprzyłeś, zawaliłeś, zrobiłeś to źle, to po iluś powtórzeniach ja wiem, co ta osoba powie, a po iluś kolejnych to już są moje własne myśli. Ja już nie mam zewnętrznego głosu, tylko ja słyszę sam w swojej głowie. Zawaliłem, skopałem to. Myślę, że problem jest taki, że często nie umiemy się od tego odciąć. Myślimy, że to wszystko jest nasze, że to się z tym urodziliśmy. Absolutnie albo, że... tak, absolutnie tak. Nikt się nie kłóci z własnymi myślami. Mhm. Po iluś powtórzeniach to jest po prostu część mnie. To jest to, jak ja widzę świat, jak ja przeżywam siebie. Ja nie wpadam na pomysł, że to jest jakiś zewnętrzny głos, który mnie krytykuje. I tak sobie myślę, ja też w pracy wyobrażeniowej nauczyłam się to rozróżniać, co jest czym. Że to nie jest do końca moje, że to nie jest coś, co ja sobie wymyśliłam sama, tylko to przyszło gdzieś tam z otoczenia. Najczęściej pewnie to są rodzice i ich jakieś zachowania, które się w nas wdrukują, ale też środowisko, potem rówieśnicy. Jak się nauczy to odgradzać i sadzać na tych krzesłach, jak to czasem w terapii, że tu jest, to mówi ten krytyk, to mówi ten karzący rodzic, to nagle mam jakąś myśl i tak, a okej, okay, no to już wiem, kto to mówi i że to niekoniecznie jest moje i że ja muszę to przyjmować w całości. I takim kolejnym dysfunkcyjnym trybem, który myślę, że bardzo często się pojawia, jest to wrażliwe dziecko. Czym ono się charakteryzuje? Wiesz co, we mnie się budzi jakaś złość, jak słyszę, że wrażliwe dziecko jest dysfunkcyjnym trybem. Wrażliwe dziecko jest po prostu dzieckiem, które dostało za mało ciepła, za mało uwagi, za mało miłości. To są te wszystkie momenty, kiedy ja potrzebowałem ochrony, potrzebowałem wsparcia, potrzebowałem zrozumienia, a zamiast tego dostawałem coś takiego, co mi nie pomagało sobie poradzić w tych sytuacjach, tylko co sprawiało, że ja się czułem jeszcze gorzej. Czasem jest tak, że dziecko płacze, bo coś się stało, nie wiem, coś stłukło, coś zbiło, przestraszyło się, a rodzic zamiast ukoić, uciszyć, uspokoić, to jeszcze dowala. Po coś tam szedł, po coś to robił, sam jesteś sobie winny, zobacz, jak ja się przez ciebie czuję. To często idzie w parze, że jak masz z jednej strony taki właśnie silny, karzący głos rodzica, to po drugiej jest takie małe, biedne, wrażliwe, skopane przez tego rodzica dziecko. I ten tryb wrażliwego dziecka to jest taki nasz wewnętrzny stan, kiedy mamy wszystko na wierzchu, kiedy jesteśmy wrażliwi, kiedy wiesz, ja z dorosłego człowieka nagle pod wpływem jakiejś sytuacji, jakiegoś wydarzenia staję się małym chłopcem i nie wiem, co mam ze sobą zrobić. Tak sobie myślałam o tej dysfunkcji, kiedy te emocje są przytłaczające. Sam tryb może nie jest dysfunkcyjny, bo jest normalny. Każdy z nas miał to wrażliwe dziecko i nim jest, ale kiedy te emocje nas zalewają i tego wstydu, lęku, smutku jest za dużo, często nie wiemy, jak sobie z tym poradzić i też przyjmujemy, że to jesteśmy my, że często wtedy myślimy o sobie, że jesteśmy jacyś gorsi, że tak się czujemy, że nie powinniśmy, przecież już jesteśmy dorośli. Słyszysz tego rodzica? Tak. Nie powinieneś tak się czuć, powinieneś być dorosły, dojrzały, jak ty się zachowujesz, to jest dokładnie to. Wrażliwe dziecko, pyk, i ten rodzic, którego kiedyś miałaś. W pracy z terapią schematów, jak zobaczyłam, zaczęłam pracować nad tą małą Hanią i ją zobaczyłam z wszystkimi tymi emocjami, to się załamałam, ile tego we mnie jest, że ja jestem ciągle takim dzieckiem zagubionym w tym świecie dorosłych. Ale myślę sobie, że każdy trochę taki jest. Absolutnie. Każdy z nas ma w sobie taką cząstkę. A te wymagania, za wysokie wymagania w stosunku do siebie, które ciągle się pojawiają, bo ciągle czujemy, że coś powinniśmy. Jest ten bieg teraz, ten wyścig szczurów. Ciągle coś. Czy to znowu się bierze z dzieciństwa, kiedy to nam to wdrukowano? Można na to spojrzeć, wiesz, w pewnym uproszczeniu na dwa sposoby. Oczywiście może być tak, że my, wiesz, zdrowo korzystamy ze swojego potencjału, coś sobie zakładamy, coś sobie postanawiamy, realizujemy i wszystko jest okej. Natomiast czasem też jest tak, że jak, wiesz, czasem jako dziecko mam podawany przez dorosłych taki sposób widzenia świata, że pewne zachowania są pożądane, a inne są naganne. Takiego cię chcemy, a taki to sobie lepiej idź. I z tego właśnie buduje się w nas schemat poszukiwania aprobaty i uznania. Bo jak zależy mi na miłości, na uczuciu ważnych dla mnie osób, a te osoby mówią, że takiego cię chcę, a takiego nie, to ja bardzo szybko się uczę, że jeśli się będę zachowywał w ten sposób, ja tej miłości i uwagi będę miał więcej, a w ten sposób ja tego nie dostanę. Uczę się rezygnować ze swoich szczerych, takich prawdziwych, wewnętrznych potrzeb i robić tak, żeby dostać jak najwięcej aprobaty. I z tego się budzi w nas taki schemat poszukiwania aprobaty, który często nas pcha w takie rejony, gdzie wiesz, sami z siebie w ogóle byśmy nie poszli,
ale się tam pakujemy, bo wiemy, że to będzie dobrze widziane, bo że to będzie pożądane. Stajemy się idealnym materiałem na garposzczura. I to jest jedna część, a inna część może być też tak, że wiesz, czasem mamy takich rodziców, takich opiekunów, którzy sami w sobie nie mają przyzwolenia na odpoczynek. Tacy, którzy się rozglądają i myślą, co jeszcze można by tu zrobić? Mam za sobą dzień w pracy, co teraz? Pranie, sprzątanie, gotowanie, a potem jeszcze może bym przygotował sobie coś na następny dzień i zapilnował moje dziecko w lekcjach. Jeśli ja jako rodzic funkcjonuję sam w ten sposób, to jednocześnie przekazuję taki model mojemu dziecku. I wtedy moje dziecko obcujące mną, doświadczając mnie takiego, jednocześnie sobie uwewnętrznia takiego rodzica, który jest takim rodzicem wymagającym, który jest takim rodzicem patrzącym na zegarek, mówiącym, co jeszcze jest do zrobienia. Czyli to rodzic nie musi być taki w stosunku nas, jakiś bardzo wymagający, karzący, krzyczący, tylko wystarczy, że on sam w stosunku do siebie taki jest. Tak. I to już nam się wdrukuje przez modelowanie. Przez modelowanie, tak. Dostaję jakiś model postępowania. Mój rodzic tak żyje, mój rodzic tak funkcjonuje. Mój rodzic często właśnie uzasadniając, czemu nie idzie na, nie wiem, podwórko ze mną, tylko siedzi i robi coś po godzinach, jednocześnie przekazuje mi jakieś swoje wartości, które z czasem stają się moim wewnętrznym rodzicem. Zaczynam mieć identyczne wymagania w stosunku do siebie. Zaczynam patrzeć na odpoczynek jako na stratę czasu. Zaczynam patrzeć na zabawę jako na coś niepotrzebnego. Myślę, co jeszcze mógłbym zrobić. Jak jeszcze mógłbym, nie wiem, wycisnąć coś więcej z tego dnia, żeby więcej osiągnąć, więcej zdobyć, więcej uzyskać. Jak sobie z tym radzić? Jakie są tryby radzenia sobie? To są dwa różne pytania. Jak sobie z tym radzić? Jakie są tryby radzenia sobie? To, co my robimy w terapii schematu cały czas, kiedy tylko mamy okazję, to jest wzmacnianie trybu zdrowego dorosłego. Czyli takiej części naszej osoby, która pozwala nam zaspokajać wszystkie nasze potrzeby emocjonalne w taki zdrowy, wolny od przesady, jednocześnie nie raniący dla innych sposób. Zdrowy dorosły w takich sytuacjach, jakie opisuję, przede wszystkim potrzebuje mówić mi, zwolnij. Już zrobiłeś dużo, już nie musisz więcej. Zasłużyłeś na odpoczynek. Potrzebujesz być w równowadze. Ja jak nad tym pracuję, to ciągle mam taki lęk, że no wtedy, jak ja się tak nauczę tego, że już wystarczająco, to ja nic w życiu nie osiągnę. No bo przecież już będę tylko leżeć i pachnieć, jak tak sobie będę myśleć. To jest dokładnie ta dyskusja, która się rozgrywa w tobie. Mhm. Jest w sobie Hania. Gdzieś możesz to sobie wyobrazić, wiesz, jak duszki na ramionach, siedzi twoja zdrowa, dorosła Hanna i mówi już, odpuść sobie, zrobiłaś, wystarczy. A wtedy ta wymagająca w tobie mówi, no co ty mówisz? Niech ona jeszcze robi. Jak chce coś osiągnąć, to nie może teraz siedzieć i odpoczywać. To jest ta kłótnia. I teraz tak, jeśli zdrowa Hania jest silniejsza, to powie tej, spieprzaj. Już zapracowała. Jeśli wymagająca jest silniejsza, ta zdrowa się wycofa, bo się czuje ugięta pod presją. I wtedy wchodzi nadmierna kompensacja. Na przykład. Albo unikanie, albo poddanie się, zależnie od tego, co, wiesz, jaki mamy temperament, co się sprawdzało wcześniej. To są właśnie te niezdrowe tryby radzenia sobie. A czym one się charakteryzują? Nadmierna kompensacja to są takie sposoby radzenia sobie, które popychają mnie do działania takiego, żeby pokazać, udowodnić. Yes, I can. Mam siłę. Zrobię to. Dam radę. Ja ci pokażę. Zobaczysz, tak pocisnę, że mi wyjdzie. To jest taki tryb, jak my wchodzimy w tą nadmierną kompensację, to są takie tryby radzenia sobie, gdzie my przejmujemy kontrolę, gdzie my przejmujemy inicjatywę, gdzie my często faktycznie jesteśmy w stanie dużo osiągnąć i pozornie nawet może to się wydawać zdrowe, tylko że my przy tym bardzo łatwo tracimy równowagę. Wydaje mi się, że to jest bardzo pożądane, na przykład przez szefa, że on chciałby, żebyśmy tacy byli. Ale pewnie, on ma wtedy wyniki, zespół jedzie jak taka wspaniała maszyna. Do czasu. Do czasu. To właśnie, wiesz, ten tryb nadmiernego takiego kompensatora, takiego walczącego obrońcy, to jest coś takiego, co pcha ludzi do wypalenia, do problemu ze zdrowiem. Niektórzy nie wytrzymują psychicznie i w którymś momencie już nie mają siły tak dalej ciągnąć i zaczynają mieć depresję. U innych osób wysiada ciało, nie wiem, jeśli to jest praca siedząca, kark odmawia posłuszeństwa, kręgosłup odmawia posłuszeństwa. To są koszty działania ciągle na zbyt wysokich obrotach. I teraz coraz częściej trafiają chyba pacjenci z takimi problemami, albo też do lekarzy, że tu mnie boli, tu problemy z żołądkiem, tu rozregulowane. Koniec końców się człowieka całego przebada i tak, no, zdrowy pan jest, zdrowy w środku.
Często wiesz, ja jako psychoterapeuta widzę, że jak ktoś ma w sobie tego nadmiernego kompensatora, że to jest ten główny tryb radzenia sobie, ta nadmierna kompensacja i walka, to są ludzie, którzy przychodzą i mówią: poskładaj mnie jak najszybciej do kupy. Ja muszę wracać na ring. Przyjście tutaj to też wtedy jest kompensacja, tak? Żeby jak najszybciej. Zrób tak, żebym ja mógł teraz więcej wytrzymywać. Czyli nie naucz mnie odpuszczać, tylko. Tam się w ogóle nie pojawia taki pomysł. Jeśli ktoś mówi naucz mnie odpuszczać, znaczy, że już ma w sobie jakąś cząstkę zdrowego dorosłego i to jest świetna informacja na początek terapii, bo jest na czym budować. Ale jest też spora część osób, które właśnie ciągle walczą, ciągle zmagają się, jest tak bardzo w tym zakleszczona, że mówią właśnie coś takiego, że ja nie chcę odpuszczać. Ja za dużo już ugrałem, za dużo w to włożyłem. Nie cofnę się ani o krok, poskładaj mnie, a najlepiej wiesz co, w ogóle chyba jednak nie będę do ciebie chodził, tylko pójdę do psychiatry, bo tam dostanę pigułę, łyknę i... jedziemy. A czy możemy sobie poza gabinetem jakoś sami z tym radzić? Jakoś sami kształtować tego zdrowego dorosłego? To jest bardzo trudne pytanie, wiesz? To dużo zależy od tego, na ile tego zdrowego dorosłego mamy w sobie. Mhm. Wiesz, nasze życie, nasze dzieciństwo nigdy nie jest czarno-białe. Tam zawsze są jakieś odcienie szarości. W najszczęśliwszym dzieciństwie są jakieś bolesne chwile, ale też odwrotnie. W najboleśniejszym dzieciństwie są jakieś jasne momenty. I jeśli my w sobie mamy jakieś takie jasne cząstki, to mamy na czym budować. I wtedy taka praca, wiesz, z budowaniem zdrowego dorosłego może polegać na obserwowaniu siebie samego w różnych sytuacjach. Kiedy ja czuję, że jest okej, kiedy czuję, że się nadużywam. I na wyciąganiu wniosków. Jak jest okej, staram się utrzymywać ten stan. Jak się nadużywam, okej. Co mógłbym zrobić inaczej, żeby się nie nadużywać? Natomiast jeśli tego zdrowego dorosłego jest bardzo mało, samemu ciężko z tego wyjść. Jeśli ja przez ileś lat funkcjonuję właśnie w takim klinczu, jest moje wewnętrzne dziecko, jest mój wewnętrzny rodzic i gdzieś pomiędzy tym wkracza mój obrońca, który, nie wiem, zajmuje 90% czasu online, bez pomocy z zewnątrz mi może być bardzo trudno zbudować sobie zdrowego dorosłego. A co ten obrońca robi, bo do tego jeszcze nie doszliśmy? To właśnie tak jak wcześniej wspomniałem, mamy te trzy główne odruchy radzenia sobie. Unikanie, poddanie się i nadmierną kompensację. Ten obrońca, nie jeden obrońca, cała kategoria obrońców, tych, którzy nadmiernie kompensują, to są tacy obrońcy, którzy zajmują pozycję, stają w pierwszym szeregu, ruszają do walki, udowadniają innym, sprawdzają się, cały czas ma się dziać i cały czas ma być na moich warunkach. Nie pokażę ci mojego wrażliwego dziecka, ono jest głęboko schowane, nie zobaczysz go, zobaczysz jak silny, jak sprawny jestem. Tak ma działać ten obrońca i wie, że jak na moment odpuści, to zaraz tam wkroczy ten wymagający rodzic albo ten karzący i skopie dziecko. Nie mogę mieć chwili słabości. Nie pokażę ci, że jestem słaby. A gdzie to unikanie na przykład? Unikający obrońcy to jest zupełnie inna kategoria. Unikający obrońcy pojawiają się wtedy, kiedy my jako dzieci, doświadczając krzywdy, nauczyliśmy się, że to, co działa najlepiej, to, co się sprawdza najlepiej, to zniknąć. I czasem ten unikający obrońca działa w ten sposób, że ja się staram w ogóle nie konfrontować z jakimiś trudnymi sytuacjami. Mnie po prostu tam nie ma, ja tam nie wchodzę, ja się tam nie będę pakował. I zaraz do tego ten unikający obrońca szybko znajduje uzasadnienie. Bo to nie jest aż takie istotne, bo to nie jest ważne. Jak mam napisać pracę magisterską, to... w sumie znam dużo ludzi bez studiów i też sobie radzą i może mi też to nie jest potrzebne. A w ogóle jak zacznę pisać, to może najpierw posprzątam, żeby sobie zapewnić lepszy komfort. Odsuwam. Prokrastynacja. Na przykład. I to, co robi ten unikający obrońca, tak odsuwając, on chroni dziecko przed tym wewnętrznym rodzicem, bo różne rzeczy mogą się zadziać. Bo jak nie będę odsuwać, to się pojawi moje wrażliwe dziecko i będzie przerażone, że nie da rady, że nie dźwignie, że nie poradzi sobie, że to jest takie duże, takie trudne. Albo się pojawi ten wewnętrzny rodzic i zacznie rozliczać. Czemu to jest tak słabo? Czemu ten tekst jest niesformatowany jeszcze? Inni już są na pewno daleko, daleko do przodu, a ty dopiero się zabierasz za pracę. Zalew emocji albo z tego wrażliwego dziecka, albo tego wewnętrznego rodzica i wtedy mój unikający obrońca mówi: a może się strzemni? A może sobie czajcika spalisz? A może w ogóle zobacz, jaka jest pogoda? Może to nie jest dobry pomysł, żebyś pisał, jak jest tak ładnie? Słab słoneczka.
Nie konfrontuj się z tymi emocjami. Kiedy to jest zdrowe, że możemy sobie odpocząć, bo już dużo zrobiliśmy albo bo jesteśmy zmęczeni, a kiedy jednak deadline goni i trzeba usiąść? Znaczy, samo to zestawienie tych dwóch trybów. Masz te tryby unikające i te walczące. Każdy z tych trybów w jakiejś cząstce niesie ze sobą coś dobrego. Jak ja ciągle działam, to ja po prostu potrzebuję zwolnić, żeby być w równowadze. Jak ja ciągle odpoczywam, to ja potrzebuję trochę podziałać, żeby mieć jakiekolwiek poczucie sukcesu, satysfakcji. Zdrowe jest pośrodku, trochę tego, trochę tego. Z trybami obrońców jest tak, że my się w nich zatracamy. Albo za dużo działamy, ignorując odpoczynek, albo za dużo unikamy, nie dając sobie okazji do doświadczenia siebie jako sprawnych, jako mających sukcesy. Ja na przykład zawsze miałam bardzo silny tryb takiego wewnętrznego krytyka. To jest chyba rodzic. To jest ten rodzic, tak. Wymagający. Tak, tak, wymagający i krytyczny. To są dwie strony tej samej monety. Mhm. I mi bardzo pomogło to, że ja zaczęłam po pierwsze świadomie słyszeć ten głos i wiedzieć, do kogo należy. I ćwiczyć nad tym, wypełniać tabelki, pisać, kiedy ja się tak czuję, dlaczego ja się tak czuję, co się tak, jakie są moje potrzeby w tym momencie. Ja zauważyłam, że ja się często nad tym nie zastanawiam, jakie są moje potrzeby, tylko biorę te myśli, biorę i tak za chwilę, ej, jakby chwila, rozłóżmy to. I na przykład takie ćwiczenia są w książce, dzięki wydawnictwu gdańskiemu psychologicznemu, w zasadzie się tu spotkaliśmy. I jakby te ćwiczenia, one tutaj mają za zadanie wzmocnić tryb zdrowego dorosłego i zrozumieć te wszystkie inne tryby. Tak. Które obrońców, ja tutaj trochę się załamuję, jak zaczynam sobie uświadamiać, ile tego jest. I to chyba nigdy nie zniknie. Zawsze będzie we mnie to wewnętrzne dziecko i ewentualnie mogę zacząć z nim rozmawiać. I wewnętrzny rodzic, który każe, który wywołuje poczucie winy, to że można z tym zacząć negocjować, ale nadzieja na wywalenie tego totalnie do kosza i zostanie na zawsze zdrowym dorosłym, wydaje mi się, że jest niemożliwe. Moja superwizorka Małgosia Bielak żartuje sobie, że zdrowy dorosły to jest taki święty graal psychoterapii. Każdy go szuka, a nikt nie znalazł. Z tym zdrowym dorosłym to jest tak, że wiesz, bycie przez 100% czasu w trybie zdrowego dorosłego jest po prostu nierealne. Życie po prostu niesie ze sobą tak wiele różnych rzeczy, że nawet jeśli ten mój zdrowy dorosły jest bardzo sprawny, bardzo silny, to czasem się może zdarzyć coś zupełnie poza moją kontrolą, co mnie rozłoży na łopatki. I okej, niech tak będzie. Wiesz, kompetencją zdrowego dorosłego jest też to, żeby on mi pomagał stanąć na nogi, jak się czasem przewrócę. A życie jest takie, że się czasem przewracamy. No właśnie, to jest też normalne, a my, mam wrażenie, teraz też nie akceptujemy tego, że to jest normalne, że się mylimy, popełniamy błędy, że jest czasem gorzej, że pojawia się smutek, żałoba, po nawet straconej przyjaźni. I nie pozwalamy sobie tego przeżyć, bo trzeba dalej. Albo od razu, że jesteśmy już chorzy, że już trzeba iść do lekarza. Myślę, że tym, co byłoby ważne, byłoby nauczyć się przeżywania tego i akceptacji tego, że tak można. Często ktoś do mnie przychodzi i mówi, no ja jestem smutny, co ja mam teraz zrobić, żeby być wesoły? A mam wrażenie, że potrzebne jest czasem, żeby pobyć w tej emocji, sobie jej pozwolić istnieć po prostu. No ale pewnie, że tak. To jest jakieś unikanie, żeby uciekać od tych trudnych emocji. Wiesz co, może nie rozstrzygajmy, czy to jest unikanie, czy nie, tylko ja ci spróbuję pokazać mechanizm, który za tym stoi. Jest w sobie mała Hania i ta mała Hania jest smutna, bo coś się stało. I przychodzi ktoś, kto się tą małą Hanią zajmuje. I ten ktoś reaguje jakoś na smutek małej Hani. To, co się z ludźmi dzieje, kiedy są smutni, to jest właśnie ten odruch, ten automat, który się bierze z takich doświadczeń. Jeśli mała Hania jest smutna, a ja jako jej opiekun przychodzę i mówię, wiem, że to dla ciebie ważne, chodź się przytul, chodź pogłaszczę cię po głowie. Wtedy w tobie się pojawia taki odruch, wiesz, ciepła mowa wewnętrzna, prawo do tych emocji, masz prawo się posmucić, czuję się wtedy z tym okej, wiesz, że to jest taki czas, że to zaraz przejdzie i smutek mija i ty znowu jesteś tą zdrową, fajnie funkcjonującą Hanią. Jeśli mała Hania jest smutna, ja przychodzę, patrzę i próbuję zabawić, a co to moje dziecko takie smutne, a zobacz kukiełka, a nie bądź smutna, a chodź się pobawimy, a weź już nie miej takiej podkówki, tylko do góry usteczka. Wtedy moje dziecko uczy się czegoś zupełnie innego. Jak jestem smutna, to mój rodzic mnie takiej nie chce. Jak jestem wesoła, to jest okej. Co w związku z tym mam robić? Jesteś potem dorosłą osobą,
odpala ci się ten program w głowie, jest coś poruszającego, coś, co sprawia, że ty się czujesz smutna i gdzieś w twojej głowie, albo świadomie, albo nieświadomie, pojawia się głos, nie ma się co smucić. Smutek jest słaby. Róbmy coś, działajmy. I wtedy ludzie zaczynają działać wbrew tym naturalnym naszym biologicznym odruchom. Smutek nam zabiera energię, mówi osiądź, poczekaj, uspokój się, a ten odruch w głowie mówi aktywizuj się, szukaj przyjemności. I tak wiesz, cegiełka po cegiełce buduje się w nas takie wewnętrzne rozdarcie. Mała Hania robi się coraz bardziej smutna, a obrońca coraz bardziej mówi bawmy się, uśmiechajmy się. I to jest to nakładanie masek, które... I to jest to nakładanie masek. Które wciąż się pojawia i wciąż... No jest w porządku, a tak naprawdę dzieje się w nas jakaś tragedia, a nawet nie komunikujemy tego i dziwimy się, że ludzie nam nie pomagają na przykład. Wiesz co, ja jako terapeuta często mam okazję obserwować z tego fotela, na którym siedzę, dokładnie to, o czym mówisz. Jest przede mną jakaś osoba, która mi opowiada o czymś trudnym ze swojego życia. O jakim doświadczeniu takim, wiesz, tak sobie myślę, bolesnym, raniącym, ale opowiada to spokojnie, z uśmiechem na ustach. I teraz tak, ja mam sam w sobie rozdźwięk. Patrzę na oczy tej osoby, widzę, że te oczy się szklą. Widzę, że jest poruszona. Słyszę, o czym ona mówi. Ona mówi o takich rzeczach, kurczę, sam byłbym poruszony. Pewnie jest jej ciężko. A jednocześnie widzę ten uśmiech. I czuję, jak wiesz, naturalnie, tak biologicznie, same z siebie moje kąciki też jadą do góry. Wiesz, ja jestem terapeutą. Nas, terapeutów, ćwiczą w tym, żeby to wyłapywać, rozpoznawać, a nawet jeśli się pogubię, to mam superwizję, gdzie mogę pójść i dostać korektę kursu. Natomiast w takim codziennym życiu, wiesz, kiedy ktoś ma taką maskę, kiedy ktoś się nauczył chować smutek za uśmiechem, to w momencie, kiedy chce opowiedzieć o czymś bolesnym, automatycznie zakłada tą maskę. Ludzie idą za maską, nie za słowami. Też się uśmiechną. I myślą sobie potem o takiej osobie, jakie to ona ma problemy? Przecież ona tak zawsze z uśmiechem. Czy trzeba ją wspierać? Nie, no skąd? Przecież ona opowiada o tym, że było trudno, ale widzę, że się cieszy, to sobie poradziła. I to jest ta pętla. Już taka, wiesz, pułapka tych trybów i pułapka schematów. Mała Hania była smutna, ale nie mogła być smutna, miała się uśmiechać. Dorosła Hanna przeżywa coś bolesnego, ale jest nauczona się uśmiechać. Małej Hani nikt nie wspierał, tylko odwracali jej uwagę. U dorosłej nikt nie wpadnie na to, że ona może potrzebować wsparcia. Przecież ona się uśmiecha. Przecież ona sobie radzi. A wrażliwe dziecko w środku cierpi. Strasznie ciężko znaleźć zdrowy balans przy tym wszystkim. No chyba ten zdrowy dorosły jest faktycznie tym świętym gralem. Trzeba go gdzieś dorwać i zatrudnić najlepiej. Tak. Albo wydzierżawić za niewielką opłatą, co ma miejsce na przykład w procesie psychoterapii. Tak, to jest wynajęcie takiego zdrowego dorosłego, tak? Wiesz, to jest też trochę tak jak, no nie wiem, z nauką jazdy na nartach, że jak od początku uczysz się z dobrym instruktorem, to ty od początku masz prawidłowe odruchy. A jeśli uczyłaś się sama, próbowałaś, wiesz, metodą prób i błędów, może być tak, że ty na nartach jeździsz w miarę sprawnie, ale masz mnóstwo jakichś takich, wiesz, automatyzmów, które ci nie pomagają, nie wiem, jeździć sprawnie, które sprawiają, że jeździsz jakoś niebezpiecznie, które przeciążają twoje kolana. I wtedy nauka jazdy na nartach polega na tym, że najpierw się musisz oduczyć starych, żeby nauczyć się nowych. A zanim się oduczysz starych, to musisz zauważyć, że są w tobie te automatyzmy. Mhm. I tak jest trochę, wiesz, ze zdrowym życiem i z byciem w terapii, że jak twoi rodzice, twoi opiekunowie robią wystarczającą robotę, to ty od początku masz te zdrowe odruchy. Wiesz, co zrobić, jak jest ci smutno. Wiesz, co zrobić, jak masz zadanie do wykonania. Wiesz, co zrobić, jak coś, wiesz, zaczynasz mieć różne potrzeby niż twoja bliska osoba. Natomiast w momencie, kiedy twoi opiekunowie nie dawali ci tego zdrowego trzonu, tylko sami na przykład, nie wiem, byli za bardzo wymagający, albo za bardzo emocjonalni, albo za bardzo tacy, wiesz, odrzucający na zasadzie radź sobie sama. Masz odruchy na tamte sytuacje. Nauczyłaś się, jak działać w tamtych sytuacjach i robiłaś to, co się wtedy sprawdzało najlepiej. Ale jak potem idziesz w dorosłe życie i powtarzasz te odruchy, to, co cię wtedy chroniło, zaczyna być balastem. I w tym momencie ten proces budowania zdrowego dorosłego jest bardziej złożony, bo najpierw potrzebujesz zacząć zauważać, że masz te niewłaściwe odruchy, potem zacząć sobie wyobrażać, testować, sprawdzać, jakie są te zdrowe i dopiero potem możesz właśnie zacząć wdrażać, ćwiczyć, powtarzać, aż w końcu zaskoczy. To brzmi jak praca na lata. Bo to jest praca na lata, tak. Ale wierz mi, warto. Wierzę, też się staram.
Mam wrażenie, że moglibyśmy jeszcze rozmawiać i rozmawiać, bo oj tak. Temat jest obszerny bardzo. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Bardzo było mi miło. I terapia schematów wydaje mi się super, chociaż jak pierwszy raz o tym usłyszałam, to miałam takie, czy jestem jakąś schizofreniczką, że mam sobie rozdzielać to, co słyszę w mam głowie. Mam osoby w środku, mam różne głosy. Tak, ja pierwsze co, to mówię, jenę, no przecież to jest jakieś chore. Ale jak zauważyłam, jak dużo mi to daje, jak bardzo mi to pomaga, te ćwiczenia, czy wcześniej, jak się po prostu tego dowiadywałam i widziałam, jak to działa, po prostu jak to jest w człowieku faktycznie, potem jak robiłam ćwiczenia i jak sobie to wypisuję, jak sobie robię te tabelki, kurczę, to mówię, no tak jest. Mhm. To jest odzwierciedlenie tego, co się dzieje we mnie. Bardzo polecam zgłębić terapię schematów i książka może w tym bardzo pomóc. Nie zastąpi terapii, ale emocjonalne pułapki przeszłości naprawdę. Mam wrażenie, że te ćwiczenia są dobrze skonstruowane i faktycznie pewnie pozwalają sobie to wszystko uzmysłowić i poukładać w głowie, bo tak jak rozmawialiśmy, to wszystko jest super, ale to wszystko przyswoić i znaleźć u siebie, to jest chyba wielka robota, którą trzeba wykonać. Tak, tak. Wiesz, to się wydaje dużo, to się wydaje przytłaczające na początku, natomiast jak złapiesz te poszczególne pojęcia i zaczniesz je łączyć z własnym zachowaniem, to się staje bardzo proste i bardzo przejrzyste i to bardzo wyjaśnia obraz. I na początku naprawdę można mieć wrażenie jakiejś schizofrenii i to, co ty mówisz, że słyszę głosy, mam głosy w sobie, o co chodzi? A to jest po prostu takie, wiesz, nasze naturalne odzwierciedlenie wewnątrz tego, co kiedyś się działo na zewnątrz. I wyrzucenie z tego z głowy i zobaczenie tego znowu jako takich, wiesz, zewnętrznych interakcji, że tutaj jest to moje wrażliwe dziecko, tutaj są te reakcje moich rodziców, tu jest ten sposób, w jaki ja się nauczyłem chronić, radzić sobie. Bardzo to, wiesz, upraszcza, bardzo to pozwala zrozumieć, co się ze mną dzieje i dlaczego. I to też nie trzeba mieć jakiegoś tragicznego dzieciństwa. W każdym się coś takiego pojawia. Ale pewnie, że bo tak. Bo tak sobie myślę z postawy, gdybym miała zostać teraz rodzicem, no to mówię, jak to wszystko zrobić, żeby nie uaktywniać tego trybu, tego. Ale to się chyba nie da. To w sensie wydaje mi się, że można się bardzo starać i należy się bardzo starać, ale że to się pojawi jednak. Ale no pewnie, że tak. Nie ma ludzi wolnych od tego. Mhm. W każdym z nas to jest pytanie, jak silne są poszczególne tryby. Dokładnie tak. Jak dobrze to rozumiem? Każdy z nas je ma i to pytanie to jest, wiesz, nie to czy ja mam różne tryby i schematy, tylko jak dużo, jak silne, jak często mi się włączają. Bycie zdrowym dorosłym to jest ten stan, kiedy ja, wiesz, albo jestem w stanie długo zdrowo funkcjonować, albo, i to też jest bardzo ważne, jestem w stanie wyłapać, że to jest ten moment, kiedy ja przestaję być zdrowy dorosły i się przełączam w moje wewnętrzne tryby. Wiesz, zdrowy dorosły to jest nie tylko ta osoba, która sobie sprawnie biega, ale także ta, która umie wstać i się otrzepać, gdy coś pójdzie nie tak. Dobrze. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również. A kto obejrzał do końca, pisze w komentarzu pułapki.